Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie zastanowili się nad, nad taką ideą, nad znaczeniem, miejscem Bożego Kościoła w ogóle tutaj na ziemi. Wiecie, kiedy pada takie stwierdzenie Kościół Boży, to ludzie mogą mieć bardzo różne skojarzenia. Tak już jest, każdy ma jakieś wyobrażenia o Kościele i za danymi słowami idą, idą przede wszystkim nasze te pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia. Trochę to zależy od tego, w jakiej religii, w jakiej kulturze wychowaliśmy, wychowaliśmy się, czy, czy gdzieś w naszym otoczeniu była Biblia, czy tylko jakieś zwyczaje, tradycje. Tak czy inaczej, mamy jakieś wyobrażenia. Ale ja dzisiaj nie chciałbym mówić o wyobrażeniach. Chciałbym, żebyśmy wspólnie sięgnęli do źródła, żebyśmy zastanowili się, jakie jest pierwotne znaczenie tego słowa. W jakim sensie apostołowie, kiedy mówili o Kościele, w jakim sensie właśnie używali tego niezwykłego słowa Kościół? We wstępie do tej części nabożeństwa były cytowane słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, w którym mówił o tym, że Kościół jest filarem, że jest podwaliną prawdy, ale właśnie występowało tam to słowo Kościół. Kościół to słowo polskie. W języku greckim to słowo brzmi eklezja. To jest kościół. Z tym, że kiedy zastanawiamy się nad tym pierwszym pytaniem, co to słowo eklezja oznacza, to ono dosłownie brzmi wywołani. Kościół to inaczej wywołani, ludzie wywołani. Proszę zwrócić uwagę, że to słowo nie mówi ani o budynku, takim jak na przykład ten, w którym teraz jesteśmy, chociaż czasami mówimy, idziemy do kościoła na nabożeństwo. To słowo eklezja nie mówi o organizacji, chcę być dobrze zrozumiany, budynki kościelne, organizacja kościoła, różne instytucje, które są. To są pewne instrumenty, które jak wierzę, Bóg wykorzystuje po to, żeby mógł Kościół realizować swoją misję. Ale kiedy myślimy o kościele, to kościół to przede wszystkim ludzie. Ludzie. Mówiąc o kościele, mówimy o ludziach o takiej Bożej własności, która kosztowała cenę krwi Syna Bożego. Kościół to ktoś. To są ludzie wywołani przez Pana Boga. Jest to, jest to efekt Bożego działania. Kościół to nie jest taki twór przypadkowy. Czy to ma jakieś znaczenie? Myślę, że to ma znaczenie ogromne i niezwykle praktyczne. Dlaczego? Życie pokazuje niestety to, że niektórzy ludzie są w kościele, ale czują się w tym kościele zagubieni. To jest dziwne, prawda? Być w kościele Bożym i. I nie rozumie, co ja tu robię? Nie, nie chodzi wiecie, o przydział funkcji, o zadania, o zaangażowanie, tylko w ogóle o takie poczucie, o pewną identyfikację z tym, co się wiąże z kościołem. A jeżeli mówimy jeszcze do tego kościół Boży, w kontekście ktoś jest z nim zagubiony, no to to już jest naprawdę rzecz tragiczna. Dlatego Bóg chce, żeby Jego dzieci wiedziały, kim są. Potrzeba nam takiego głębokiego przekonania, kim tak naprawdę jesteśmy: że jesteśmy ludźmi wywołanymi przez Pana Boga, że jesteśmy takim wynikiem Bożego poszukiwania. I myślę, że kiedy tak to rozumiemy, to to nadaje znaczenie naszemu życiu, to wpływa na nasze nastawienie do Kościoła. Do misji, do wielu rzeczy. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale i w wierszu dziewiątym, mówi tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Z ciemności do cudownej swojej światłości. Zobaczcie, jakie określenia w stosunku do ludzi wierzących: jesteście narodem wybranym, jesteście królewskim kapłaństwem, jesteście narodem świętym. Bóg chce, żebyśmy tak właśnie myśleli o Kościele, żebyśmy tak myśleli o ludziach, którzy ten Kościół tworzą. Gdy tak jest, to efekt tego jest prosty. Wszyscy jesteśmy sobie równi. Wszyscy jesteśmy tak samo umiłowani przez Pana Boga. To jest jedna myśl. Zadajmy sobie drugie pytanie. Kiedy myślimy o Kościele, zastanówcie się, kiedy w ogóle moglibyśmy mówić o początku Kościoła. Ja tym razem nie sięgnę do Nowego Testamentu, ale chciałbym przeczytać dwa wiersze. Z 45 rozdziału Księgi Izajasza. Otóż tutaj, w 45 rozdziale Księgi Izajasza, w wierszu 11 i 12, czytamy tak: Tak mówi Pan, święty Izraelski i Jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? I teraz, ja uczyniłem Ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Bóg mówi: Ja uczyniłem Ziemię i dalej, ja stworzyłem na niej ludzi. Taki jest ten pierwotny zamiar Pana Boga stworzyć na Ziemi pewną społeczność. Która ma, która ma istnieć wiecznie. I, I w zasadzie możemy powiedzieć tak, to jest kościół, to jest to zgromadzenie ludu Bożego, które Bóg na samym początku stworzył. Oczywiście wiemy też, że grzech tym wszystkim zachwiał, że ludzie oddzielili się od Pana Boga, że ludzie oddalili się od siebie nawzajem. To jest smutne, ale kiedy patrzymy na jakikolwiek konflikt, na jakąkolwiek kłótnię, kiedy patrzymy na to, że ludzie wyrządzają sobie krzywdę, że się na siebie boczą, że mają do siebie jakieś urazy, że nie potrafią sobie przebaczyć, my to tłumaczymy na różne sposoby, ale Biblia od samego początku pokazuje nam, że powodem tego jest grzech. Tak to jest wyjaśnione. A więc ten początkowy ład, który Bóg stworzył, został zachwiany. Ale dzięki Bogu to, co było, nie zostało przekreślone. I to mnie osobiście naprawdę niezwykle, niezwykle cieszy, kiedy patrzę na Boga, który nie przekleśla tego, co wydaje się już jest bezpowrotnie stracone. Konsekwentnie konsekwencje grzechu mogą być usunięte. Biblia konsekwentnie pokazuje nam, że Bóg pozbiera. Bóg zgromadzi. Bóg odkupi ludzi, a ci staną się jego własnością. Już na samym początku, kiedy czytamy o tej tragedii odejścia od Pana Boga, widzimy go w takiej niezwykłej roli, kiedy przychodzi do ogrodu Eden i mówi: Adamie, gdzie jesteś? Zobaczcie, od tego zawołania: Adamie, gdzie jesteś? Historia jest historią wielkiego Boga, który zgromadza koło siebie ludzi. Próbuje to robić. Ci ludzie mają odbijać jego charakter, ci ludzie mają oddać się mu na służbę, ale Bóg zaczyna tworzyć na nowo tę społeczność, zaczyna wołać, zaczyna wołać i czeka na reakcję ludzi. Kiedy tak czytamy Biblię, możemy zobaczyć pewne etapy takiego właśnie wywoływania, tego Bożego zgromadzania ludzi, którzy mają tworzyć tę Jego społeczność, Jego kościół. Kiedy Bóg po raz pierwszy to zrobił? No, czytałem przed chwilą, czy cytowałem te słowa. Bóg mówi Adamie, gdzie jesteś? I czyni to w takiej szczególnej sytuacji. Ludzie wtedy, no, ludzie też nie jest dużo ludzi, ale jest Adam i Ewa, czytamy, oskarżają się nawzajem. Mąż i żona mają do siebie mnóstwo pretensji, zrzucają na siebie winę. Ale Bóg wyciąga do nich pomocną rękę. I dzięki Bogu oni tę rękę uchwycili. Bóg zawołał, a człowiek odpowiedział. Oczywiście historia każdego człowieka jest taką historią, w której widzimy wołającego Boga, ale kiedy mówimy o takich jakichś momentach przełomowych, to moglibyśmy zobaczyć, że na pewno takim przełomowym momentem było to, kiedy Bóg wywoływał pewnego człowieka o imieniu Abram z Urchaldejskiego. Żyje sobie tam, dostatnio, bogato, ale Bóg mówi, opuść to miejsce. Wyjdź stamtąd, woła do Niego. Ty nie należysz do tego środowiska. Idź zupełnie gdzieś indziej. I Abram usłyszał głos Boży i odpowiedział pozytywnie na ten głos. Poszedł za Nim. Stał się dla nas, dla całych pokoleń, pewnym wzorem, wzorem wiary, wzorem posłuszeństwa, wzorem oddania Panu Bogu, ale stało się tak tylko dlatego, że Bóg do niego zawołał. Może nie tak jak wcześniej, Adamie, gdzie jesteś, ale Abraham zrozumiał, że Bóg woła właśnie w tym momencie Jego. Wiecie, nawet archeologia pokazuje nam, że e, są czy były powody, dla których Bóg wywoływał Abrama z tego wspaniałego miejsca. Dlaczego wspaniałego? Ponieważ mamy liczne przykłady tego, że było to miasto, mówię o starożytnym ur, było to miasto bezpieczne, było to miasto, gdzie się żyło wygodnie. Tysiące lat temu budowano wspaniałe domy, wiele kondygnacji, gdzie była kanalizacja, gdzie były biblioteki. Gdzie można było naprawdę żyć sobie bezpiecznie, kulturalnie i dostatnio. Ale te same odkrycia archeologiczne pokazują, że Ur tonęło w bałwochwalstwie. I dlatego Bóg ratuje, próbuje uratować go od wpływów tego bałwochwalstwa i woła. No i stąd widzimy, że Abram, który odpowiedział na ten głos, został powołany i oddzielony od tego, co było dla niego złe. Na pewno jakimś kolejnym momentem tego wołania Pana Boga były czasy Mojżesza. Kiedy Bóg wyprowadził w tym momencie już wielki naród z ziemi egipskiej, kiedy nadał im prawo, kiedy zostali oficjalnie poświęceni jako lud Boży. Gdzie to się stało? Ano stało się to pod górą Synaj. Zastanawialiście się, się kiedyś dlaczego, akurat tam? Znaczy, nie posłużę się cytatem Pisma Świętego, żeby to wytłumaczyć. Ale wyobraźcie sobie, dlaczego Bóg spotyka ludzi, nigdy nie byłem na Górze Synai. Ale słyszałem, że no owszem jest góra, ale tam nie ma ani wody, ani drzew, ani cienia. Jest srogie, takie bardzo twarde środowisko w którym nie jest łatwo przeżyć. Dlaczego Bóg wyprowadza ludzi do takiego miejsca, żeby, no właśnie, żeby do nich zawołać, a żeby oni odpowiedzieli na to i stali się Jego ludem? A może to miejsce jest właśnie takie dlatego, żeby człowiek poczuł taką całkowitą zależność od Pana Boga? Kiedy tak wędrowali po tej, po tej pustyni, jak mówimy... No to szli dokładnie tam, gdzie im Bóg pokazywał drogę. A tak wyobrażam sobie, gdyby powiedzieli: A nie pójdziemy dzisiaj tą drogą, pójdziemy gdzieś indziej. Chcielibyście bez celu chodzić po pustyni? Bezpieczne to jest? A gdyby tak zmienić kurs i pójść o kilometr w inną stronę, co mnie tam czeka? Ludzie wiedzieli, że Bóg woła. Bóg ich powołuje, Bóg czyni z nich naród święty, naród wybrany, i przy nim są bezpieczni, tylko przy nim. Lekcja zaufania, lekcja oddania, lekcja całkowitej zależności. W historii biblijnej widzimy, że zmieniły się sposoby rządów w Izraelu, nastąpił, nastąpił czas królów. No. Nie był to dobry czas, jeżeli chodzi o życie moralne ludu Bożego. Ważną rolę wtedy odgrywali prorocy, to oni wołali w imieniu Pana Boga. To oni próbowali ludzi prowadzić do Niego, do Boga, próbowali zgromadzać ludzi. Ale jak powiedziałem, ludzie się nie zawsze dają Panu Bogu prowadzić. Często mówimy, Izrael w tamtym czasie zawiódł, ale. To, co mnie osobiście niezwykle porusza, to to, że ten Boży Plan pod adresem ludzi się nie zmienił. Ludzie chodzili swoimi drogami, ale Bóg miał swój cel, Bóg miał swój plan i tak jak mógł, tego po prostu realizował. tam o Jezusie Chrystusie, który, no, na pewno był tym, który wołał w imieniu Pana Boga, żeby ludzie rzeczywiście się upamiętali, żeby stanęli po jego stronie, żeby opowiedzieli się po tym, co jest. Po stronie tego, co jest naprawdę święte i dobre, nie tylko wołał. Żeby to było możliwe, zapłacił cenę w postaci swojej krwi, swojego życia, które oddał za ludzi. Przygotowywał uczniów do służby, którzy też mieli wołać i, i gromadzić ludzi przy Panu Bogu. Zobaczcie, w tym czasie coś się zmienia. Do tej pory, kiedy mówimy o Kościele Bożym, o ludzie Bożym, To mówimy o takim narodzie, który sobie żyje w jednym miejscu. Mówimy w Ziemia święta. To są ludzie zgromadzeni w zasadzie. A teraz Pan Jezus przygotowuje swoich uczuć, żeby ich rozproszyć. To jest ciekawe, żeby ich rozproszyć po to, żeby ich zebrać. Żeby ich zebrać z całej ziemi a więc przygotowuje ich do takiego niezwykłego zadania. I apostołowie to robią, robią to w sposób dzielny, są niezwykle poświęceni. Ale kiedy mijają czasy apostołów, kościół nie od razu, ale powoli zaczyna się staczać. Mówimy o odstępstwie chrześcijaństwa, chrześcijaństwa, które odchodzi od tego czego nauczał Chrystus, to tego co praktykowali apostołowie. Biblia mówi Upadli z wielkiej wyżyny. Ale zawsze pojawiali się reformatorzy. To była taka nadzieja, że Bóg rzeczywiście nie zapomina o swoich planach, nie rezygnuje z tych planów zgromadzania. Zresztą zawsze, kiedy to robił, kierował ludzi na Słowo Boże. To był zawsze początek, początek prawdziwych zmian. Gdzieś tam w połowie XIX wieku mówimy o przebudzeniu adwentowym, kiedy uwaga ludzi była skierowana na wspaniałą naukę, wspaniałą ideę Nowego Testamentu, zresztą nie tylko Nowego. Chrystus powraca. Ludzie powtarzali: stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, ale połowa XIX wieku to jest taki czas, kiedy w wielu miejscach świata ludzie tym się naprawdę głęboko przejęli. Oddawali Bogu swoje życie, jakby odpowiadali na te wołania. Uwierzyli w to, że historia świata nie skończy się zagładą, ale będzie to interwencja Pana Boga. Z tego wyłonił się też Kościół Ostatków. To kolejne zgromadzenie w historii. Bóg zleca temu kościołowi głoszenie trójanielskiego poselstwa. Aby przygotować ludzi. Na to największe zgromadzenie, o którym czytamy w Słowie Bożym, a tym ostatnim największym zgromadzeniem będzie powrót Jezusa Chrystusa. W Ewangelii według Świętego Mateusza w 24 rozdziale czytam werset 31: I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Zobaczcie, to jest taki krótki, bardzo pobieżny przegląd tego, co mówi Słowo Boże na temat tego zgromadzania ludzi na Ziemi. Ale wiem jedno: że ten pierwotny zamiar stworzenia takiej wiecznie istniejącej społeczności, która wiąże swoje życie z Panem Bogiem, że to zostanie doprowadzone do swojego celu, ten cel zostanie osiągnięty. Kiedy patrzę na każdy z tych etapów zgromadzania ludzi, widzę, że Bóg przychodzi ze swoją pomocą, że Bóg przychodzi ze swoją wiernością. Do czego? Do naszych niedoskonałości. I to wystarczy. Bóg to wszystko potrafi naprawiać. Kiedy mówię o historii ludu Bożego, to widzę, że jest to historia właściwie Bożej Miłości, Bożej Łaski, Bożego Wielkiego Poświęcenia. Bożego zabiegania o to, żebyśmy zrozumieli, co tak naprawdę w życiu się liczy i jak ważną rolę w tym życiu może odegrać Pan Bóg. Chciałbym, żebyśmy też zastanowili się teraz nad czymś jeszcze. Mianowicie nad tym, jak Biblia, szczególnie myślę tutaj o Nowym Testamencie, jak Biblia ukazuje nam Kościół. Otóż nie jest to wcale takie proste, bo nie ma jakiegoś referatu na temat tego, czym jest kościół w Nowym Testamencie, są używane różnego rodzaju podobieństwa, jakieś obrazy, które mają nam pokazać, o co chodzi, gdy mówimy o kościele. Nie chcę dzisiaj mówić o wielu takich ilustracjach z Nowego Testamentu, ale na przykład w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w trzecim rozdziale, w wersecie 16 czytamy tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Co się takiego tam dzieje, że apostoł musi zapytać, czy nie wiecie, że tak jest? Wiecie, że tak jest? Że jesteście świątynią Ducha Świętego? Wiecie o tym, że Duch Boży mieszka w Was? Interesuje Was to w ogóle? Jakie to ma znaczenie? To są osobiste pytania, na które ja nie znajdę odpowiedzi. Ale jedno jest pewne. Apostoł Paweł mówi, jesteśmy świątynią Bożą. Świątynią, w której mieszka Duch Święty. To jest jedna ilustracja. Kiedy czytamy list do Kolosan, to w pierwszym rozdziale tego listu mamy. Powiedziane o Kościele tak. Będę czytał werset 18 osiem, werset najpierw, który mówi: On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Czyli w tym przypadku apostoł mówi, że Kościół to ciało Chrystusowe. 24 werset tego samego rozdziału mówi, Teraz raduję się z cierpień, które za Was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. To są ilustracje. Ale raz mówiliśmy o tym, że Kościół to świątynia, w której mieszka Duch Święty. Teraz mówimy o tym, że Kościół to ciało, ciało Jezusa Chrystusa. Zwrócił uwagę, że kiedy mówimy o świątyni, pierwszy raz w Biblii o świątyni czytamy w 25 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Tam Bóg rozmawia z Mojżeszem i mówi: Wystawicie mi świątynię, abym zamieszkał między wami. Świątynia była bardzo ważna. Najpierw to był namiot, taki przenośny, później wybudowano świątynię w postaci budynku, ale jedno jest pewne, że dla człowieka wierzącego. Świątynia to było miejsce, wokół której obracało się całe jego życie. A w Nowym Testamencie? W Ewangelii według Świętego Jana znajdujemy taką ciekawą myśl wypowiedzianą przez samego Jezusa Chrystusa. Otóż w drugim rozdziale czytam wersety od 19 do 21. Jezus odpowiadając rzekł, im, Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni swojego ciała. No właśnie. Nowa świątynia. To już nie jest ta budowla, którą wzniesiono na górze moria. Teraz teraz ludzie mogą w Jezusie oglądać Bożą chwałę. Teraz, kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, widzimy Bożą wolę. Ten sam Jan mówi w pierwszym rozdziale w wersecie 14 a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełno łaski i prawdy. Widzimy tam chwałę Bożą, widzimy tam wolę Bożą. I rzeczywiście, kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, że to Jemu, Jezusowi Chrystusowi, teraz ludzie do Jezusa Chrystusa przyprowadzają ludzie swoje dzieci, żeby je błogosławił. To ludzie Jemu oddają teraz swoje życie. To, co kiedyś regulowano, załatwiano w świątyni, myślę tutaj o tej świątyni wybudowanej na Górze Moria, Teraz przyjmuje na siebie Jezus Chrystus. Droga do zbawienia prowadzi przez Jezusa Chrystusa. Ale zadajmy sobie pytanie: Jeżeli prawdziwą świątynią jest Jezus, to jak Kościół może być świątynią? To Jezus jest świątynią, czy Kościół jest świątynią? Otóż odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, jest bardzo ważna. O tym, że Kościół jest świątynią, decyduje obecność Jezusa Chrystusa w tym kościele, przez swojego ducha. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest też i jego Kościół. Mówimy o ludziach wywołanych przez Jezusa Chrystusa. Ludziach, którzy zostali wywołani i należą do niego. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, przepięknie o tym napisał apostoł Paweł. Czytam od wiersza Albo Albowiem przez niego mamy dostęp do ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych. I domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kościół jest świątynią wtedy, kiedy w tym kościele jest Jezus Chrystus. Myśl, której się no nie można tego pominąć, bo Jezus zawsze po prostu w tym wszystkim jest najważniejszy. Mówimy o czymś, co jest budowlą. Zobaczcie, żeby coś zbudować, co jest nam potrzebne? Materiał? Ja nigdy nie budowałem domu, ale tak sobie wyobrażam, że trzeba nas zgromadzić materiał, trzeba mieć jakiś plan, no bo. Trzeba to jakoś przerobić w jakiś kształt, w jakąś formę. Trzeba mieć jakiś cel. Eee, muszę wiedzieć, dlaczego to w ogóle robię. I chciałbym, żebyśmy pod tym kątem spojrzeli na ten kościół, o którym, o którym mówię. Zobaczcie, gdybyśmy sobie zadali to pytanie. E, no dobrze, a kościół, z jakiego materiału zbudowany jest kościół? No, kościół to. To ludzie. Mhm. Każdy, kto budował dom, nie odpowiadajcie na to pytanie. E, tak, wybieraliście najgorszy materiał, bo jego jedyną zaletą jest to, że jest tani? No nie. E, no, mówimy, no, ceny muszą być rozsądne, ale, no ale to musi być dobry materiał. Bo jak już coś robię, to to ma trwać. No dobrze, kościół składa się z ludzi. Wspomniany przeze mnie apostoł Paweł, który tak pięknie mówi o Kościele, o tym materiale, z którego Kościół powstaje, mówi tak. Czytam drugi rozdział od pierwszego wiersza, list do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury, z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Jaki to jest materiał? Pierwsza klasa? Myśmy powiedzieli taki materiał beznadziejny, nie? Z tego można stworzyć kościół? i no właśnie. I tutaj zaczyna się cud Boży. Jezus Chrystus mówi, kimkolwiek jesteś, przyjdź. To jest dobre. Kimkolwiek jesteś, nie krępuj się, nie bój się, przyjdź. To jest, wiecie, taka Ewangelia zachęty, której potrzebuje każdy człowiek. Każdy człowiek, nie ma ludzi przekreślonych w oczach Pana Boga. Każdy może przyjść, każdy może stać się częścią tego kościoła, byśmy powiedzieli, jak ten, jak ten człowiek jest tu opisany, przecież to jest nieważne. To nie tak, kiedy mówimy o działaniu, o działaniu Jezusa Chrystusa. To jest tak, jakby Jezus stawał przed ludzi i mówił: Grzesznicy, przyjdźcie, przestępcy, witam Was bardzo serdecznie no ludzie tego na ogół nie robią ale, ale coś takiego jest właśnie z kościołem Bożym tak to właśnie wygląda wiecie kiedyś tak było że wspaniały artysta Michał Anioł spojrzał na wielką bryłę jakiś wielki kamień popatrzył na ten kamień no, nie wiem co widzicie kiedy patrzycie na kamienia ale on zobaczył w nim przepięknego anioła którego później wyrzeźbił z tego kamienia to jest właśnie sposób postrzegania świata przez Pana Boga. Bóg patrzy w szczególny sposób. Bóg widzi swoim boskim wzrokiem to, czego na początku jeszcze nie widać. Ale to tam jest. To jest tak, jak, nie wiem, byśmy patrzyli na kokon, który wygląda marnie, ale przecież z niego wyjdzie przepiękny motyl. I Bóg to wie. I Bóg to wie. A więc Pan wybiera te kamienie zgubione i umieszcza je na fundamencie proroków i apostołów, jak czytamy. No bo tak już jest, że to właśnie oczami proroków i apostołów, którzy spisywali Pismo Święte, ich oczami widzimy Jezusa Chrystusa. Ale w tym wszystkim, jak czytamy, Jezus jest najważniejszy. On jest nazwany kamieniem węgielnym. Kiedy słyszycie. Kamień węgielny, to jakie macie skojarzenia? Znaczy, nie proszę o odpowiedzi na głośno, ale. Wiecie w ogóle, co to jest kamień węgielny? Wiecie, bo to nie ma żadnego odniesienia do współczesnego budownictwa. Dzisiaj się nie używa kamieni węgielnych. Jak słyszę kamień węgielny, to może mi się to kojarzyć z kawałkiem węgla, ale to chyba nie o to chodzi. Kamień węgielny to inaczej kamień narożny. Więc wyobraźcie sobie próby budowania domu w tamtych czasach, kiedy nie ma, no dzisiaj wiadomo cement, beton, żelbeton, więc można stworzyć konstrukcję, która jest silna, stabilna, która trzyma kąty ściany, wszystko się trzyma jak należy, ale wtedy czegoś takiego nie było, więc ludzie znaleźli sposób, żeby wybierać jakieś duże kamienie, które na przykład, no właśnie. Umiejscowiano na narożnikach domów. Więc przynajmniej dwie ściany, które miały być no, częścią tego domu, były silne. I do tego dobudowywano, dokładano inne kamienie. To było ważne. To było coś, na czym opierał się cały dom, który decydował o stabilności. Z tym kamieniem węgielnym wiązały się inne kamienie. Tak w praktyce to było, że takich kamieni węgielnych w domu mogło być więcej. Chodziło o to, żeby stanowiły siłę, stabilność, bezpieczeństwo budynku, który powstaje. Co nam to mówi? Że Jezus naprawdę jest najważniejszy. Że jesteśmy takimi kamieniami, kamyczkami to nieważne ale każdy z nas jest w jakiś sposób osobiście połączony z Nim i to jest dobra nowina. Jak mówiłem o tym, apostoł Paweł? Dalej czytam z drugiego rozdziału listu do Efezjan. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jezus Chrystus to jest Ten, o którym czytamy: Bóg z nami. Zobaczcie, kim byliśmy. Materiał lichy i marny. A tutaj czytamy, że w Chrystusie dzięki Bożej łasce posadził nas gdzieś na okręgach niebieskich. Jesteśmy domownikami Pana Boga. To są naprawdę nie tylko wielkie, wielkie plany Pana Boga, ale jest to coś, co rzeczywiście działa. Jaki jest Boski Plan dla Kościoła? Drugi rozdział werset 21 mówi, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. To, że mówimy o sobie grzesznicy, to jest dla nas do zaakceptowania. A jak się czujecie, kiedy słyszycie, że jesteście święci? Wiecie, na ogół bardzo często. To jakby nie przystoi do naszej takiej ludzkiej, ziemskiej rzeczywistości, prawda? Święty, no to takie zarezerwowane dla Pana Boga. To ja rozumiem, ale dla nas, a nawet dla Kościoła, no nie jesteśmy tacy święci, byśmy powiedzieli. Mamy swoje problemy. Jestem teraz bardzo oględny. A jednak, a jednak tak jest powiedziane: ta budowla rośnie w przybytek święty w Panu. Zwróćcie uwagę na to, co przeczytam z 5 Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału. Otóż w wersecie 2, piątej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, werset 2, mówi tak: Gdyż Ty jesteś, jesteś świętym ludem Pana, Twojego Boga i Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. Wtedy już Bóg mówił: Jesteś świętym ludem Pana. W jakim sensie świętym? Dlaczego możemy być święci? A no, tylko, tylko to zależy od społeczności z Bogiem, naszej społeczności z Panem Bogiem. Wiecie, wielkie słowa byśmy powiedzieli, bo przecież Izrael zawiódł. To prawda, ludzie czasami zawodzą, ale Boże plany względem tego świętego ludu, Pana, to się nie zmienia. Bóg konsekwentnie chce osiągnąć swój cel. I jak czytamy przez Kościół Nowego Testamentu, Bóg próbuje sięgnąć po to, czego nie osiągnął z Izraelem Starego Testamentu. Czytałem już słowa z Pierwszego Listu Apostoła Piotra, drugi rozdział, werset 9. Apostoł Piotr nie waha się używać różnych określeń Starego Testamentu, które odnosiły się bardzo wyraźnie do tamtych ludzi, a teraz odnosi to do kościoła chrześcijańskiego. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. To są, jak powiedziałem, przeniesienia z tamtych czasów. Kościół chrześcijański jest właśnie tak przez Boga traktowany. Ale to mówi nam też o kolejnej rzeczy, a mianowicie mówi o pewnym celu, jaki ma Kościół. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Nie da, nie da się rozdzielić kościoła od misji. Nie da się tego zrobić. Wiecie, chrześcijaństwo ma takie dwa wymiary. Jeden to jest taki wymiar bardzo prywatny. To znaczy, każdy człowiek osobiście stanie przed Panem Bogiem. I to jest proste. Ale ma też wymiar publiczny. Każdy ma coś ogłaszać. Co? No to jest ta Ewangelia, o której dzisiaj rozważaliśmy dosyć dużo, chyba w naszych lekcjach szkoły sobotniej. Każdy człowiek, bez wyjątku, prywatnie ma iść za Jezusem Chrystusem, a publicznie? No ma o nim ogłaszać. Mówimy o misji, mówimy o służbie chrześcijańskiej, mówimy o składaniu takiego dobrego świadectwa o Panu Bogu. Zadam proste pytanie. Zastanówcie się nad odpowiedzią. Czy możemy powiedzieć, że jest to obowiązkowe? Nie, to nie jest obowiązkowe. To jest nieuniknione. A to zupełnie inaczej brzmi i to coś zupełnie innego oznacza. Misja chrześcijańska jest nieunikniona. Tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Człowiek staje się chrześcijaninem i nieuniknione jest to, że się rozmawia o Jezusie Chrystusie, że się modli do Niego, że się chce o Nim czegoś dowiedzieć, że się dzieli no, tym wszystkim, co dla mnie jest ważne z innymi ludźmi. Nigdy nie używam słowa, że jest to obowiązkowe, bo to słowo nigdy nie zadziałało. Ale jest to nieuniknione. Pomyślmy, po co istnieje Kościół, po co istnieje to, to ciało Jezusa Chrystusa? No, no cóż, Kościół robi to, co robiłby Chrystus, gdyby był tutaj na ziemi. Czyli my tak naprawdę mówimy o pewnej kontynuacji kontynuacji czego? No, dzieła, które on rozpoczął na ziemi. Kościół ma to dokończyć. I w ten sposób mogą się spełnić słowa, o, którym, o których czytamy w Nowym Testamencie, że będzie ta Ewangelia głoszona na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. Z tym, że w Kościele Chrześcijańskim ma się to wypełnić poprzez to, co nazywamy takim powszechnym kapłaństwem. Kapłaństwem wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a którzy mogą dołożyć swoją cząstkę w opowiadaniu, w okazywaniu tego Jezusa Chrystusa innym ludziom. Kiedy mówimy o zborze, kiedy mówimy o kościele, ale teraz myślę tutaj w kontekście budynku, spotykamy się. Po co my się spotykamy? Potrzebuje społeczności. Potrzebuje, każdy człowiek potrzebuje towarzystwa ludzi wierzących. Ja potrzebuję, wy potrzebujecie. Jak się spotykamy, to jest jakiś cel osiągnięty. Zdobywamy, bo uczymy się od siebie nawzajem, zdobywamy pewną wiedzę o Bogu. Myślę, że rośnie nasza wiara w Pana Boga. Myślę, że przygotowujemy się też do tego, żeby mieć znowu coś, czym będziemy mogli się podzielić żebyśmy mogli przeżyć kolejny tydzień, kolejny miesiąc, resztę swojego życia, żebyśmy mogli duchowo przeżyć, żebyśmy mogli po prostu w tym wszystkim też dzielić się Jezusem Chrystusem. Ale, żeby było jasne, chciałbym dodać, że nie chodzi tutaj tylko o słowa. W Apokalipsie w 18 rozdziale i w wierszu pierwszym czytamy... Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Odbieramy te słowa jako słowa, które mówią nie tylko o treści wypowiadanej ustami, ale mówimy o charakterach ludzi, którzy tę Ewangelię głoszą. Tak już jest, że. Przemiana, której dostępuje chrześcijanin, nadaje znaczenia słowom, które on głosi. Czyni te słowa czymś skutecznym. Ale zbliżając się do końca, chciałbym powiedzieć, że warto pamiętać o tym, że dostąpiliśmy naprawdę ogromnego przywileju ze strony Pana Boga. Tu nie chodzi, wiecie, o mnożenie tytułów, ale, jak słyszę, królewskim kapłaństwem, Narodem świętym? Bóg nas naprawdę wysoko ocenia. Widzi nas naprawdę w wyjątkowych miejscach i wyjątkowej sytuacji. Więc dostąpiliśmy wielkiego przywileju. Warto się może też zastanowić nad swoim miejscem w społeczności wywołanych przez Pana Boga, nad swoją, nad swoją funkcją w tym kościele. Ale chyba najważniejsze jest w tym wszystkim to, żebyśmy każdego dnia wybierali taką drogę, w której będziemy uczniami Jezusa Chrystusa. Gdzie będziemy tymi kamieniami, które są zbudowane na fundamencie proroków, apostołów, i zawsze będziemy mieli związek z tym kamieniem węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. Pomyślmy o tym teraz, ale pomyślmy też o tym wtedy, kiedy spotkamy się na zebraniu zborowym i będziemy przymierzali się do kolejnych, jak to mówimy, wyborów zborowych, to wiecie, to nie jest kwestia wybierania funkcji w zborze, ale jest to przygotowanie się do tego, żeby Kościół mógł żyć, funkcjonować, służyć nam, jak tu jesteśmy i, jak to jest możliwe, najlepiej służyć tym, którzy są gdzieś obok nas, bo przecież nie żyjemy dla siebie samych. Dlatego, kiedy pada zaproszenie, zostańmy, to zostańmy. Kiedy jest prośba, zaangażuj się, to pomyśl, żeby rzeczywiście te dary, które Bóg Ci dał, nie są po to, żebyś mógł odpowiedzieć pozytywnie. A Bóg, tak jak powoływał ludzi i błogosławił ich służbę, może błogosławić i nas we wszystkim, do czego nas powoła. Amen.